emerytura wyższa o kilkaset złotych. Raz za razem media przypominają, w jaki sposób emeryci mogą jednym wnioskiem załatwić wyższe świadczenia. Zaznaczmy, że możliwość dotyczy wąskiego grona seniorów. Emerytura minimalna wyniesie od marca tego roku 1100 zł brutto. Zważywszy na wzrost cen, zwłaszcza w branżach spożywczej i usługowej, są to małe pieniądze, za które emeryci muszą przeżyć w miesiąc. Pojawiło się jednak okienko, z którego mogą skorzystać. Dorabiałeś lub dorabiasz na starość. Zawnioskuj do ZUS, należy ci się wyższa emerytura. Wielu z nich ratuje się na starość wszelkimi możliwościami dorobienia. Nie wszyscy wiedzą, że dodatkowa praca, która opiera się na umowie z pełnym odprowadzaniem składek na emeryturze, pozwala na powiększenie własnych świadczeń. Nawet o kilkaset złotych. Wystarczy, że dorabiający emeryt zawnioskuje do ZUS o ponowne przeliczenie TZW. Kapitału początkowego. Wnioski o aktualizację wysokości emerytury dotyczą jedynie osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Im dłużej pracowały w starym systemie emerytalnym, reforma Buzka nastąpiła w 1999 roku, przypis RET. A później dorabiały do swoich świadczeń, tym większe emerytury mogą uzyskać. Nie tylko za pracę przed wspomnianym rokiem, ale też studia, czy opiekę nad dzieckiem, za którą nie uzyskiwano składek. Jeżeli osoba wnioskuje o ustalenie emerytury, to ZUS jest zobowiązany uwzględnić okresy studiów wyższych w tym wymiarze, który może być korzystniejszy. Jeżeli miał wcześniej ustaloną emeryturę, może złożyć wniosek o przeliczenie i ponowne ustalenie wysokości emerytury, i w takiej sytuacji również zakład przeliczy kapitał początkowy według nowych zasad, podkreślała w rozmowie z Polskim Radiem ekspertka ZUS. By uzyskać wyższą emeryturę, sami musimy zawnioskować do ZUS o przeliczenie kapitału początkowego. Czytamy, że dorabiający seniorzy mają możliwość uaktualnienia emerytury raz na kwartał. Trzon świadczeń wciąż stanowią składki liczone ze starego systemu. Nowe emerytury naliczane są od wysokości rzeczywistych składek, dzielone przez TZW. Oczekiwane dalsze trwanie życia. Do wniosku o ponowne przeliczenie kapitału początkowego musimy złożyć też inne dokumenty. To inaczej kwestionariusz z okresami składkowymi i nieskładkowymi, świadectwa pracy lub inne dowody zatrudnienia i zaświadczenia o pracy przed 1999 rokiem roku. Za dowód w sprawie posłuży też legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.